Przemyśl znalazł się na pierwszym miejscu wśród miast powiatowych w kraju, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków pozabudżetowych, ale o unijne dotacje zabiega nie tylko samorząd, ale także kościół i organizacje pozarządowe. W efekcie zrealizowano tu wiele projektów unijnych. I były to pieniądze dobrze wydane, bo miasto nie tylko pięknieje, ale staje się coraz bardziej przyjazne i turystom, i mieszkańcom. W programie pokażemy efekt żmudnej modernizacji Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu. Powiemy także, komu będą służyć wyremontowane budynki należące do archidiecezji przemyskiej. Rewitalizacja Zamku Kazimierzowskiego to jeden z najtrudniejszych i chyba najdłużej realizowanych projektów tu w Przemyślu. To nie tylko remont murów, baszt, alei parkowych, ale przede wszystkim to, co najważniejsze, czyli przebudowa sali teatralnej, przebudowa sceny, nowoczesne wyposażenie tejże sceny. To także przebudowa lapidarium, to odtworzenie miejsca, w którym się znajdujemy, cerkwi Wołodara. To wreszcie nowy blask Zamku Kazimierzowskiego, przebudowa foyer, do tego co istotne dla artystów, garderoby, wnętrze, klatka schodowa, baszty, kolejna udostępniona baszta dla zwiedzających turystów i mieszkańców miasta Przemyśla. Ale to także zamek położony w parku, gdzie przebudowaliśmy także aleje parkowe, założyliśmy nowe oświetlenie, ale nie byłoby możliwa realizacja, gdyby nie regionalny program operacyjny, te środki unijne, czyli na kwotę ponad tych 22 milionów, to ponad 10 milionów regionalny program operacyjny, ponad 2 miliony to wojewódzki konserwator zabytków. Ministerstwo Kultury też dołożyło swoją cegiełkę do tego jednego z najstarszych obiektów historycznych, na terenie którego się znajdujemy. Czas realizacji zaplanowany był na 2007-2012 bodajże, ale się przedłużył. Z czym były największe problemy? Dobrze, że tylko tak nieduże opóźnienie, bo jednak zakres, jak wspomniałem, bo pamiętajmy, to jest także wymiana wszystkich sieci praktycznie, instalacji elektrycznych, to nadanie nowego wizerunku sali archeologicznej, chociażby odtworzenia nieistniejących, przecież było wyciągniętych spod ziemi zarysów cerfii, o której wspomniałem, to wreszcie prace archeologiczne, które zawsze przysparzają najwięcej problemów. Bo i koszty dodatkowe w związku z tym. Tak, i niespodzianki, no bo każde wbicie przysłowiowego rydla tutaj w Przemyślu, gdzie ponad 1000 obiektów jest wpisane do rejestru zabytków, niesie za sobą niespodzianki. A co tym razem, na co tym razem trafimy i jakie będą jeszcze koszty dodatkowe? Tak? Mamy dzisiaj idziemy w prawą stronę, później w lewo, tak? Czy można powiedzieć, że po remoncie Zamku Kazimierzowskiego pozostały tylko mury, całe wnętrze, wyposażenie jest nowe? Powstał bardzo nowoczesny obiekt. Tak, pomimo tego, że jest to obiekt historyczny, zabytkowy, to wnętrze zamku w tej chwili dorównuje instytucjom bardzo profesjonalnym. Oczywiście perełką, wizytówką zamku jest sala widowiskowa, sala teatralna, w której oprócz Teatrów Rydreum, które ma tutaj swoją siedzibę, organizujemy bardzo wiele różnych projektów artystycznych. I sala ta została wyposażona w najnowszy sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy. To także i wentylacja, klimatyzacja. Funkcjonalność sali naprawdę uległa wielkiej zmianie, wielkiej poprawie. Również akustyka sali jest doskonała, bardzo nowoczesne panele akustyczne pozwalają na to, że można mówić szeptem i
ten szept jest słyszalny w każdym zakątku sali. Co prawda straciliśmy troszkę na widowni, ponieważ jest mniej miejsc siedzących, ale za to fotele są komfortowe, wygodne i to jest wielka zaleta tego obiektu. Nowe garderoby, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, komfort dla artystów, którzy w garderobach mają podgląd, wiedzą, kiedy mogą wejść na scenę. To wszystko bardzo poprawia jakość i wizerunek też naszej instytucji. To atuty, które w tej chwili pozwalają nam na sprowadzanie różnych wspaniałych widowisk, doskonałych artystów, ale również na prowadzenie działalności czysto naukowej, komercyjnej. Tutaj odbywają się również konferencje, seminaria, a także na co dzień przedstawienia dla najmłodszych, dla starszych, czyli sala, która służy wszystkim. Czy dostrzegacie, że po remoncie wzrosło zainteresowanie turystów, bo pojawiły się tutaj na zamku kolejne atrakcje? Dzięki temu, że poprawiliśmy estetykę, ale także i wyposażenie, wzrasta zainteresowanie. Mamy nowe galerie wystawiennicze, mamy nowe tarasy widokowe, mamy możliwość goszczenia tutaj wszystkich wybitnych i tych, którzy kochają historię, bowiem na dziedzińcu mogą dotknąć historii. Jest to dziedzictwo, o które zabiegamy i którym się chwalimy. Znajdujemy się w tej części zamku, w baszcie wschodniej, która do tej pory nie była udostępniana zwiedzającym. Jest to trzecia kondygnacja, baszta, która jest basztą artystyczną. Mieści się tutaj galeria debiuty. Prezentujemy w tej części baszty prace młodych, wybitnych artystów, ale także i ludzi młodych, którzy po raz pierwszy chcą pokazać swoje prace. Do tej pory było to pomieszczenie w ogóle nieużytkowane. Tak, tu się znajdowało pomieszczenie magazynowe Teatru Fredreum. Po remoncie postanowiliśmy udostępnić tę część zwiedzającym. I tędy można wyjść na basztę widokową. Tak, na końcu tej baszty mieści się taras widokowy, z którego roztacza się przepiękny widok na Stare Miasto. Baszta północna, z której do tej pory mogliśmy oglądać panoramę Przemyśla, pokazywała inną stronę miasta. A tutaj możemy spoglądać zarówno na mury starych kamienic, kościołów, jak i na część zniesienia przemyskiego. Mamy jeszcze jedną niespodziankę dla turystów, bo oto w tej części, która kiedyś również nie była udostępniana zwiedzającym, jest to ostatnia, najniższa kondygnacja Baszty Wschodniej, tak zwane lochy. Jak w każdym szanującym się zamczysku. Jak w każdym. Było tu kiedyś więzienie, więc my zaproponowaliśmy tutaj zwiedzającym i pokazujemy narzędzia tortur, stylizowane przez pracowników naszej instytucji, ale akurat to miejsce wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i wśród turystów. Niewątpliwie mury są oryginalne. Mury są oryginalne i muzyka, którą również dodatkowo uatrakcyjniamy to miejsce, powoduje, że przeżywamy chwilę grozy w tym obiekcie.
te lochy zostały odkryte dopiero w momencie remontu zamku? Tak, wcześniej były to pomieszczenia również magazynowe, ale po remoncie zamku zostały odkryte dla turystów, a już niedługo będzie tu jeszcze pomieszczenie dla grupy rycerskiej, która też postanowiła współpracować na stałe z zamkiem i ma swoje pomysły na nowe rekonstrukcje. Remont zamku pozwolił nam również na poprawienie wyglądu i funkcjonalności tego miejsca, czyli galerii zamek. W tym miejscu prezentowane są wystawy czasowe, zarówno indywidualne, jak i zbiorowych artystów. Tym razem prezentujemy tutaj wystawę fotografii, którą otrzymaliśmy z konsulatu amerykańskiego. Wystawa nosi tytuł Zwycięża ciekawość i była organizowana podczas Dni Kultury Amerykańskiej w Przemyślu. Czy tutaj też mury oryginalne zachowane? Tutaj widzę pozostałości studni. Tak, a mury są zachowane, oryginalne. Zmienione zostało również oświetlenie, podniesiona została wysokość tej galerii o pół metra, co też pozwala nam na szersze prezentowanie różnych dziedzin sztuki, malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, a przedtem było to niemożliwe, ponieważ nie było tu wentylacji i ogrzewania. I w związku z tym remont pozwolił nam na nowe doznania, na nowe możliwości prezentowania różnych dziedzin sztuki. I znów można powiedzieć, że tutaj spotyka się nowoczesność z tym, co kiedyś przed laty zostało wybudowane, stworzone. Dokładnie, jest to cały czas na styku starych rzeczy i nowych, nowoczesności i historii. I chyba o to chodzi, aby w obiektach tego typu, jak zamek, łączyć wszystko, co najcenniejsze, co najbardziej wartościowe, z nowoczesną technologią. Tyle wysiłku, ale czy była potrzeba rewaloryzacji tego zamku? To był w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego na dobrej sztuce, czy na dobrym koncercie. Wrażenia artystyczne tak, natomiast no, gdy się rozejrzał wokoło, to pozostawało wiele do życzenia. Wystarczy dodać, że znalazł ten projekt uznanie zarówno w władzach województwa, jak i konserwatora zabytków, czy chociażby w Ministerstwie Kultury. I myślę, że Kazimierz Wielki też cieszy się z tego, że jego zamczysko nabrało nowego wyglądu. Czyli chcieliście, żeby to nie był tylko zamek, mury dla turystów, ale żeby to był obiekt, w którym tętni życie, tak. Historia, kultura. Same mury bez treści, bez ciekawych wydarzeń, to za mało. A oprócz tego taki obiekt, takie otoczenie tego obiektu przyciąga turystów. I to dla miasta z taką historią chyba jest ważną rzeczą. Zdecydowanie tak. Z roku na rok wzrastająca liczba turystów, przychodzący tutaj, mogący wreszcie odwiedzić. Ileś lat, tych kilka lat był zamek nieczynny praktycznie dla turystów, począwszy od dziedzińca, na którym stoimy, jak i samego zamku, więc teraz tym bardziej większy pęd do tego, żeby zobaczyć, co się rzeczywiście zmieniło. Uruchomiono, krótko mówiąc, te części zamku, które do tej pory były nieudostępnione dla turystów, dla zwiedzających. Czy zależy samorządowi na tym, żeby tutaj akurat turystyka się rozwijała w Przemyślu? Zdecydowanie turyści, ale i mieszkańcy, żeby mieli się czym pochwalić, żeby byli dumni z faktu, iż mieszkamy w jednym z najstarszych miast w Polsce. W ramach unijnego projektu, w którym beneficjentem jest archidiecezja przemyska, zrewitalizowano trzy budynki. Co udało się zrobić?
W ramach tego projektu zrewitalizowano 3 obiekty. Obecnie znajdujemy się przy obiekcie przy ulicy Popiełuszki. Był to obiekt, który należał kiedyś do sióstr Felicjanek prowincji krakowskiej i był bardzo zniszczony. Wymagał naprawdę gruntownego remontu. Obszar obok nas znajdujący się wymagał też konkretnego zagospodarowania. Było to też ważne, ponieważ jest to niemal centrum zabytkowej części Przemyśla. Było to bardzo ważne, dlatego że jest to, można by powiedzieć, śródmieście naszego pięknego miasta Przemyśla. Jest jeszcze obiekt, który został również zrewitalizowany, mianowicie przy ulicy Pelczara. Jest to miejsce, gdzie młodzież, dzieci miasta Przemyśla i okolic będą mogli aktywnie wypoczywać, ale równocześnie są boiska do gry, czy to w siatkówkę, czy boiska do gry piłki nożnej. Przy ulicy Grodzkiej znajdowała się kiedyś sala kinowa Roma, była bardzo zniszczona, stąd też Archidiecezja Przemyska podjęła takie zamierzenie, żeby odrestaurować. I jest w tej chwili sala wielofunkcyjna, gdzie również poprzez jakieś regionalne, artystyczne występy, spektakle będzie można pokazać i zachęcić naszą tutaj młodzież, dzieci do takiego aktywnego przede wszystkim uczestniczenia w życiu kulturalnym. Tak naprawdę to nie tylko był remont, rewitalizacja, ale także zmiana funkcji. Z dawnego obiektu, powiedzmy, kościelnego staje się też ogólnoużytkowym. Rzeczywiście ten budynek będzie miał po oddaniu do użytku nowe funkcje. Będą znajdować się tutaj przede wszystkim mieszkania treningowe dla osób niepełnosprawnych. Również pomieszczenia będą przeznaczone dla domu opieki doraźny dla osób starszych, chorych, cierpiących. Będzie rehabilitacja kardiologiczna, a także rehabilitacja polegająca na takiej aktywnej sferze człowieka. Co udało się już zrobić w tym budynku? Jakie sale przygotowano? Są przygotowane sale kardiologiczne, jest przygotowana sala wielofunkcyjna, równocześnie są przygotowane mieszkania z wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych, sala komputerowa, równocześnie jest przygotowany ogród do wypoczynku aktywnego, bieżnia rehabilitacyjna. Ponadto jest przygotowane dla niewidomych po tej linii będą mogli obejść cały tutaj ogród i też aktywnie odpoczywać. W związku z realizacją tego projektu powstaną także nowe miejsca pracy, także dla specjalistów z dziedziny rehabilitacji. Tak jest. Powstaną nowe miejsca pracy dla lekarzy, kardiologów, którzy będą pomagać tym chorym ludziom. Ale równocześnie też powstaną miejsca pracy dla tych wszystkich, którzy będą na przykład przeprowadzać rehabilitację. I cieszymy się, że to stworzy, że kilkanaście osób znajdzie zatrudnienie w tych obiektach. Budynki wyremontowane w ramach unijnych dotacji zostaną przekazane w użytkowanie Caritasowi. Czy wiecie, jak je wykorzystać? Czy jest potrzeba na to, żeby takie budynki i takie centra rehabilitacyjne powstały? Oczywiście, potrzeba jest bardzo wielka. Caritas Archidiecezji Przemyskiej obejmuje swoją opieką osoby niepełnosprawne, osoby starsze i dzieci na terenie naszej archidiecezji, w szczególności w mieście Przemyślu. Takich obiektów jest bardzo mało. I osoby starsze, dla których przeznaczone jest to centrum, mają miejsce, gdzie będą mogły się spotykać, gdzie będą mogły być poddawane terapii, rehabilitacji ogólnoustrojowej, czyli tej, która będzie obejmowała zarówno aspekty fizyczne, zdrowotne, jak i takie społeczne. Służą temu między innymi mieszkania treningowe, które znajdują się na poddaszu nowo powstałego centrum. Będą umożliwiały osobom starszym, niepełnosprawnym, osobom, które odbywają rekonwalescencję poszpitalną, wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. W momencie, kiedy te obiekty zaczną żyć, zaczną pracować, to będzie to już wystarczające, jeżeli chodzi o potrzeby osób niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych, osób starszych? Prawda jest taka, że te potrzeby chyba nigdy nie zostaną w pełni zaspokojone.
ponieważ osób starszych i osób chorych w Przemyślu jest coraz więcej. Jest to miasto, które się bardzo starzeje, bardzo szybko się starzeje i osoby starsze poszukują swojego miejsca. Jeżeli już wychowały dzieci, zostały bardzo często same w domu, teraz poszukują miejsca, gdzie mogą się zrealizować. Albo pomóc komuś, albo zrobić coś wreszcie dla siebie. I takie centrum między innymi ma to na celu, żeby te osoby mogły własną aktywność wykorzystać dla dobra własnej osoby. Już wkrótce w Przemyśle otwarte zostanie nowe centrum, które będzie także pomocne dla osób starszych, schorowanych na przykład z problemami kardiologicznymi. Czy uważa Pani, że to ważne, że takie centrum powstanie? Tak. Ludzie starsi, którzy już przeżyli swoje, powinni znaleźć się dla siebie coś, a to będzie najlepsze, bo trudno zamknąć się w czterech ścianach i tylko po prostu opłakiwać swoją dolę. Tutaj się jest wśród ludzi, którzy są bardzo życzliwi, którzy są bardzo pomocni, którzy coś z siebie chcą jak gdyby przekazać. Bo z jednej strony, żeby być aktywnym, trzeba być zdrowym i to podratowanie zdrowia, ta rehabilitacja chyba też jest istotna. Tak, jak najbardziej. Tym bardziej dla osób takich właśnie samotnych, gdzie najbliżsi nie mają czasu na to, a tam są osoby, będą na pewno zatrudnione osoby przygotowane profesjonalnie, które będą umiały nam po prostu wskazać, jak dalej żyć jeszcze, bo to jest istotne dla nas. Środki unijne niewątpliwie wpływają na zamożność miast, gmin czy regionów, bo jeżeli do każdej wydanej złotówki inwestor dostaje co najmniej drugie tyle, to korzyść jest oczywista. Ważne jest jednak, by nie tylko przygotować środki na wkład własny, ale także zadbać o to, by pomysł był dobry i wiedzieć, jak go zrealizować. A to w Przemyślu udaje się znakomicie.